Po zwycięstwie w młodej lidze i srebrnym medalu Mistrzostw Polski Juniorów również kadeci Jastrzębskiego Węgla bardzo dobrze zakończyli sezon 2015-2016. Wychowankowie Akademii Talentów wywalczyli złoto podczas turnieju finałowego rozgrywanego w pomorskim Człuchowie. W turnieju finałowym rozgrywek Mistrzostw Polski kadetów Jastrzębianie mierzyli się m.in. z kadetami Chemika Bydgoszcz czy Trefla Sopot. Były takie momenty, że byliśmy właściwie już pod wodą, już właściwie tonęliśmy, bo w meczu z Gdańskiem szykowało się, że przegramy 3-0. Gdańsk grał takie zawody, a my z kolei odwrotnie, że nie mogliśmy nic zrobić, ale udało się w konsekwencji ugrać dwa sety, chociaż w tiebreaku też mogliśmy go wygrać, ale udało się wygrać dwa sety, co spowodowało to, że przy wyrównanej ilości punktów i po dwa zwycięstwa w grupie mogliśmy sobie pozwolić na to i właściwie awansowaliśmy z drugiego miejsca do czwórki, a tam w czwórce jest wszystko możliwe. Ostatecznie podopieczni Jarosława Kubiaka w meczu finałowym pokonali świetnie spisującą się w turnieju drużynę AKS-u Rzeszowskiego 5 LO, co zapewniło im tytuły mistrzów Polski, a to w połączeniu z wynikami ich starszych kolegów złożyło się na bardzo udaną końcówkę sezonu. Ten złoty rok byłby złoty, gdyby jeszcze junior się dołożył do złota, ale srebro za każdym razem, ja to podkreślam, że jak przyjeżdżamy ze srebrnym medalem, żeby wszyscy przyjeżdżali zawsze ze srebrem, to będzie naprawdę bardzo dobrze, a tylko jeden zespół nie chciałby się z nami zamienić na miejsca w Polsce, a pozostałe tego zespołu nam zazdroszczą. Teraz, gdy rywalizacja w ligach już się zakończyła, czas rozpocząć przygotowania do kolejnego sezonu. Drużyny młodzieżowe Jastrzębskiego Węgla rozpoczynają decydującą fazę rekrutacji. Zrobimy plany na przyszły sezon, co ma wyglądać, gdzie, jak to poukładać. Musimy zastanowić się, jak mamy poszerzyć swoje działania, bo myślę, że już wejdziemy w nowy obiekt, nową salę, która czekamy na nią jak na zbawienie i żebyśmy tam mogli korzystać i myślę, że to nam dużo spraw pomoże. Przypomnijmy, młodzi zawodnicy Jastrzębskiego Węgla mają rozgrywać swoje mecze i trenować w powstającej hali przy Szkole Mistrzostwa Sportowego w Żorach.